Czy zdarzyło ci się kiedyś, że podczas grania w twoją ulubioną grę, czyli Lego Harry Potter, lata 1-4, wystąpił problem w planszy roczna wieża z gargolcami? Ten poradnik jest właśnie dla ciebie. W tym oto poradniku postaram się wam zaprezentować sposób, który znalazłem na Arkańskim Forum. I u mnie zadziałał na starym kompie, kiedy potrzebowałem już, nie wiem co robić właściwie. Chciałem koniecznie przejść. I dziękuję serdecznie za udostępnienie mi save'a użytkownikowi Ganialf18, chyba tak to się czyta. I co? Dobra, podziwiajcie. A i tutaj mogę wam nadmienić, że jak ludzie mają problemy właśnie z tym lodem i nie mogą go rozbić klofem, to ja zrobię coś takiego. Czy kiedy taki lof się zamacha, powiedzmy, puszczacie przycisk trzymania tego i naciskacie szybko Enter, czyli pauzę. Co ma pozwolić, że kilof sam spadnie i uderzy je, co pozwoli coś takiego. To naprawdę działa. To też wam, że mój sposób powinien u was działać, ale nie jestem pewien. Ponieważ mi od razu zadziałał. Chociaż musiałem ze dwa razy poćwiczyć, zanim umiałem go zrobić. Bo niestety nie nadążałem trochę i tak dalej. Ale dobra. Trochę kasy zbierzemy, a co mi tam? Chociaż się tak nie będę w sejfie grał. Dobra, kwiatki rosną, to dam tam. No rośnijcie, żeż. Dobra. No to je włączamy. Rozbywamy się dementora. Tutaj możemy rozmrozić sobie, jak ktoś chce. I czas na ten moment. Bo pamiętajcie, że jak uderzyliście, to on kichał i się gra crashowała. Popatrzcie na to. Uaktywniacie drugą postać i przechodzicie ekranem jak najdalej. Tak, żeby nie było widać. No nie w tą stronę, Sonki, popełniłem błąd. Będzie w tą stronę. Patrzcie. Powinno być coś takiego, że wy go uderzacie i szybko uciekacie. Coś spróbuję. I tak, żeby nie było pokazane to na waszym ekranie. Co wam gry nie skraszuje i będziecie mogli grać. Teraz drugi już jest o wiele łatwiejszy. Wystarczy, że strzelamy w tamtą stronę. Tylko trafiamy. Nie to. Nie to. Nie to. Trafiacie w tamtą stronę i tak zrobicie, żeby dalej nie było widać. I tak drzwi zostaną otwarte, wam się gra nie skraszuje i będziecie mogli przejść dalej. Właśnie. Dobra. Więc to będzie już tyle. Myślę, że zrozumieliście to, co chciałem wam powiedzieć, przekazać. I powinno wam to zadziałać. Przynajmniej u mnie tak to kiedyś zadziałało. Więc na prośbę tych osób z forum gry online zrobiłem właśnie ten poradnik. Więc niech teraz wasza gra będzie ciekawa, żeby miała koniec. Żebyście nie musieli się tak nerwiać przy tym poziomie. Więc trzymajcie się. Do następnego poradnika. I tak.